Dziękuję Ci bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Co prawda tak daleko jak do Japonii to się dzisiaj nie wybierzemy, ale będziemy wędrować trochę w stronę Ameryk. Dziękuję. Europejczycy na bezdrożach świata. Chciałam Państwu zaprezentować kilka epizodów z historii Europy. Siłą rzeczy jesteśmy ograniczeni czasem, no i ilość materiału byłaby zbyt duża, żeby dokładnie zaprezentować kilka wieków kontaktów Europejczyków z innymi kulturami. Więc zaprezentuję kilka epizodów z historii Europy związanych z obecnością Europejczyków w nieznanym im świecie, a jednocześnie różnych postaw, reakcji na nowe, nieznane kultury, jakie oni prezentowali. Kontakt z nieznanym budził nie tylko ciekawość, ale również i potrzebę dominacji. Jej historia jest równie długa jak historia ludzkości, a ja na potrzeby tego wykładu zacznę od wieku XII i wezwania świętego Bernarda z Clairvaux do wyruszenia na drugą krucjatę. 31 marca 1146 roku święty Bernard z Clairvaux, zgodnie z wolą papieża Eugeniusza III, wygłosił płomienne kazanie na polach Vezelay o konieczności wyruszenia w drugą wyprawę krzyżową przeciwko muzułmanom na terytorium Lewantu. Lewant to dzisiejsze tereny Syrii, Jordanii, Libanu, Izraela i autonomii palestyńskiej. Zachętą miał być odpust zupełny, gwarantowany przez uczestnictwo w wyprawie. Wśród zgromadzonych w Vezelay był król francuski, Ludwik VII, z żoną Eleonorą Akwitańską. I tutaj pokazuję Państwu miniaturę XV-wieczną, która ilustruje właśnie ten moment, kiedy święty Bernard przekazuje krzyż królowi Ludwikowi VII. Król i jego małżonka otrzymali z rąk świętego krzyża pielgrzymie, symbolizujące chęć udziału w wyprawie, rozumianej również jako pielgrzymka do Ziemi Świętej. Wkrótce wojska złożone z rycerstwa zachodnioeuropejskiego pod wodzą Ludwika VII i cesarza niemieckiego Konrada III wyruszyły w stronę Lewantu z zamiarem wyzwolenia hrabstwa Edessy. Dzisiaj jest to teren na pograniczu Turcji i Iraku, z rąk muzułmanów. Wziął w niej udział również Fryderyk Barbarossa, późniejszy cesarz niemiecki, organizator trzeciej krucjaty, która wyruszyła również z Vezelay w 1190 roku. Wyprawa krzyżowa ogłoszona w Vezelay była pierwszą, w której udział wzięli władcy europejscy. Opactwo benedyktyńskie w Vezelay stanowiło ważny punkt nie tylko tak jak widzieliśmy w historii wypraw krzyżowych, ale również w ramach wewnątrzeuropejskiej kultury pielgrzymkowej. Stanowiło ono ważny punkt na mapie pielgrzymkowej Europy. To tu znajdowały się od IX wieku relikwie Marii Magdaleny, jak wierzono, odwiedzane przez tłumy pielgrzymów i to stąd prowadził jeden ze szlaków, stąd wyruszał, szlaków pielgrzymkowych do Santiago de Compostela. Vezelay jako centrum kultu Marii Magdaleny straciło co prawda moc około 1279 roku, gdy ogłoszono, że prawdziwe relikwie Marii Magdaleny znajdują się w Prowansji. Wejście do bazyliki, które tutaj Państwo widzicie, dekoruje portal z rzeźbionym tympanonem, powstałym około 1130 roku. W odróżnieniu od innych tympanonów romańskich, tutaj prezentuję Państwu tympanon z Autun, nie przedstawia on tematu eschatologicznego, czyli wiążącego się z ostatecznymi dniami
ludzkości, czyli albo Chrystusa na majestacie, czy tak jak w przypadku tę sądu ostatecznego. Tympanon w Wezle przedstawia scenę rozesłania apostołów opisaną przez ewangelistę Marka, kiedy to Chrystus wysłał apostołów z darem wypędzania duchów nieczystych, by wzywali oni ludzi do nawrócenia się na wiarę głoszoną przez Chrystusa. Apostołowie zgromadzeni w parach, tak jak w Ewangelii, kiedy Chrystus wysyłał ich po dwóch, zostali przedstawieni wokół Chrystusa. W pasie nadproża i w dekoracji łuku obramującego scenę zostały przedstawione ludy świata, które mają zostać przyjęte w poczet członków Kościoła przez świętych Piotra i Pawła, stojących u stóp Chrystusa. To wizja Kościoła ogarniającego w swej misji chrystianizacji cały świat. Ten temat współgra z duchem wypraw krzyżowych, których ideą była walka z niewiernymi, a także nawracanie ich. Przyjrzyjmy się, jak średniowieczni Europejczycy wyobrażali sobie owych niewiernych, w tym muzułmanów zamieszkujących tereny, między innymi dzisiejszej Turcji, Syrii, czy mieszkańców Indii, czyli tych, których nigdy nie spotkali, ale żywili wobec nich silny, irracjonalny lęk połączony z poczuciem wyższości. Bo to oni, Europejczycy, byli objęci łaską Boga, a pozostali byli jej pozbawieni. Choć byli stworzeniami bożymi, jak cały świat, to żyjąc poza wiarą chrześcijańską, potrzebowali pomocy chrześcijan, by stać się w pełni ludźmi. Papież Urban II, zwołując pierwszą wyprawę krzyżową, apelował o to, by zwalczać Turków jako podłą rasę. I tak na nadprożu przedstawiono opisanych w legendach, znanych z legend, mieszkańców Indii, tak zwanych Panotti. Tutaj właśnie pokazuję ich. To są postacie o tak wielkich uszach, że mogą się nimi nakryć. Mieli oni zamieszkiwać krainy wschodu. Czy ludzi tak niskich, że muszą używać drabiny, żeby wsiąść na konia. Czy z kolei ludzi o psich głowach. Wszyscy oni potrzebują chrześcijańskiej interwencji, by zostać uznanymi za w pełni ludźmi. Te wyobrażenia czerpią swój początek z czasów antycznych. Ksenofobia nie jest bynajmniej wynalazkiem chrześcijańskiej Europy. Sama nazwa czerpie swój początek z antycznej Grecji, której język stworzył to pojęcie. Ksenos jako obcy i phobos, strach, lęk przed obcymi. Mógł się on manifestować na różne sposoby. Ale jednym z wyznaczników jest niewątpliwie pozbawienie obcego pełni człowieczeństwa. Pliniusz Starszy w pierwszym wieku naszej ery stworzył kompendium zatytułowane Historia Naturalna. Było to encyklopedyczne zestawienie wiedzy o współczesnym mu świecie. Sam określił zakres swojej pracy jako opowieść o naturalnym świecie lub życiu. Poszczególne części obejmują wiedzę z takich zakresów jak matematyka, astronomia, geografia, fizjologia człowieka, botanika, a także, jakbyśmy mogli dzisiaj określić te dziedziny, etnografia czy antropologia. I to właśnie on opisywał ludy odległych, niedostępnych krain, jak właśnie Panotti. Tutaj prezentuję Państwu różne te postaci, które już Pliniusz opisał, a za nim i późniejsi średniowieczni, na przykładzie drzeworytów z kroniki norymberskiej powstałej w końcu XV wieku, o czym jeszcze za chwilkę, ale to też pokazuje, jak trwałe były te wyobrażenia, jak te wyobrażenia o ludziach zamieszkujących odległe krainy były silnie zakorzenione w wyobraźni ówczesnych ludzi, ówczesnych Europejczyków. Więc Pliniusz opisywał Panottich, wielkouchych, żyjących na wyspach w pobliżu Scytii, którzy mieli się okrywać uszami do snu lub chować w nich. Opisuje również Pliniusz pigmejów, ludzi niewielkiego wzrostu, zamieszkujących Indie, czy też odległe krainy Azji, którzy według mitów mieli walczyć z żurawiami,
kiedy te przylatywały do ich krain. Nie mogli oni dosiąść konia ze względu na swój niski wzrost, w związku z czym jeździli na kozach. Pliniusz opisuje również psiogłowych, mieszkańców górzystych terenów Indii, którzy mieli porozumiewać się za pomocą szczekania, żyć w grotach, ubierać się w zwierzęce skóry. Opisywani byli w średniowieczu też jako kanibale. W drugiej połowie XIX wieku jeden z mnichów opisał ich jako istoty w pełni ludzkie i nadające się do ochrzczenia jako potomkowie biblijnego Adama. Pliniusz opisywał również lud monopodów, który miał zamieszkiwać Indie. Mieli oni posiadać jedną nogę, ale skakać na niej z zaskakującą sprawnością. Znani byli z tego, że w upalne dni kładli się na plecach i używali swojej wielkiej stopy, niby parasola przed palącym słońcem. Wspomina o nich również święty Augustyn w swoim Państwie Bożym, gdzie w jednym z rozdziałów rozważa, czy niektóre potworne rasy ludzkie pochodzą od Adama czy synów Noego. Historia naturalna stała się wzorem dla późniejszych encyklopedii i prac naukowych przez swój rozległy zakres tematyczny, odwoływanie się do oryginalnych autorów i źródeł oraz indeks treści. Natomiast w średniowieczu korzystało z jej fragmentów wielu autorów, ale tym, który przyczynił się do rozpowszechnienia jej, niewątpliwie był Izydor z Sewilli, który historię naturalną wykorzystał do swojej encyklopedycznej kompilacji etymologii. Były one podstawowym podręcznikiem szkół w średniowieczu. Jak widać z ilustracji, które Państwu prezentuję, te antyczne wyobrażenia ludów zamieszkujących odległe krainy były popularne nie tylko przez średniowiecze, ale również po wiek XV. I również później były wykorzystywane. I właśnie jeszcze wrócę do tej ilustracji. Hartmann Schedel, kompilujący Kronikę Świata, która nazywana jest od miejsca jej wydania Kroniką Norymberską, w 1493 roku wykorzystał postacie opisane jeszcze przez Pliniusza, a Michael Wolgemuth wykonał do nich drzeworyty. W czasach wypraw krzyżowych popularna była również legenda o księdzu Janie, władcy zaginionego chrześcijańskiego królestwa w Indiach bądź w Afryce. Zapoczątkowana przez sprawozdania podróżników do Konstantynopola, a wzmocniona przez fałszywy list, który ksiądz Jan, król Indii, chrześcijańskiego królestwa w Indiach, miał wysłać do cesarza bizantyjskiego, w którym opisywał liczne cuda i bogactwa podlegającego mu królestwa. Podczas drugiej krucjaty wierzono, że król Jan przybędzie z pomocą do Ziemi Świętej i wspomoże wysiłki krzyżowców. Postać prezbitra Jana oddziaływała na wyobraźnię nie tylko średniowiecznych, ale zainspirowała też niedawno, już jakiś czas temu, również Umberto Eco, który wykorzystał go w swojej powieści Baudolino i to w jego królestwie umieścił fantastyczne postaci wielkouchych, jednonogich czy cyklopów. Pomimo tego, że końcówka wieku XV to okres wielkich odkryć geograficznych, to fantastyczne stworzenia i tak zasiedlały odległe krainy Azji, jak na tej mapie Indii i Środkowej Azji z 1540 roku, gdzie monstra zamieszkują kraje niechrześcijańskie. Tutaj chciałam zwrócić szczególną uwagę na przedstawienie antropofagów, czyli kanibali przedstawionych na terenie dzisiejszych północnych Chin. Kanibalizm jest jedną z cech, które są często przypisywane innym rasom, innym ludom, ażeby wskazać na ich niski stan, niski moralnie, niski cywilizacyjnie, taki podległy.
Odmienne spojrzenie na obce ludy powoli szukało ścieżki ujścia wśród autystów europejskich. Wraz z wyprawami handlowymi i odkryciami geograficznymi powiększała się przestrzeń bezpośredniego kontaktu pomiędzy obcymi sobie kulturami, a Europejczycy zyskiwali coraz szersze spojrzenie. Początkowo było one nacechowane głównie ciekawością. Jednym z pierwszych artystów, który podejmował temat przedstawiania ludów nieeuropejskich, nazwalibyśmy to może dzisiaj nawet z etnograficznym zacięciem, był Hans Burgmair. Należał on do grona artystów tworzących dla cesarza Maksymiliana Habsburga, razem z takimi artystami jak Albrecht Dürer czy Albrecht Altdorfer. Razem z nimi stworzył m.in. serię drzeworytów układającą się w Triumf Maksymiliana. I tutaj zaprezentuję Państwu dwa takie drzeworyty z tego 54-metrowego przedstawienia triumfalnej procesji, do której program ułożył sam cesarz wraz z Johannem Stabiusem. W pochodzie triumfalnym obok różnych jeźdźców i zaprzęgów świadczących o bogactwie i potędze militarnej cesarstwa pod panowaniem Maksymiliana znaleźli się również mieszkańcy obcych krain. Tak jak tutaj mieszkańcy Ameryki albo mieszkańcy Calicut, dzisiejszej Kerali. Kerala była ważnym punktem w handlu przyprawami, odkąd portugalski odkrywca Vasco da Gama dopłynął do Indii w 1498 roku, stanowiając początek handlu właśnie z królestwem Calicut. I szybko nawiązany w ten sposób handel stał się jednym ze źródeł rozwoju ekonomii ówczesnej. Burgmair nie tylko w Triumfie Maksymiliana, ale również w innych swoich pracach ilustrował, przedstawiał obce ludy. Warto zauważyć, że najprawdopodobniej nigdy nie zetknął się na pewno z Indianami ani z mieszkańcami innych krain, w związku z czym ta jego ciekawość musiała też znaleźć ujście w jego kreatywnym, w jego wyobrażaniu sobie, jak oni mogli wyglądać. I tutaj w kilku jego pracach zobaczymy, jak on tworzył, jak wytwarzał wizerunek nowych plemion, nowych ludów, które były poznawane przez Europejczyków. Stworzył właśnie ten drzeworyt oparty na raporcie napisanym przez Baltazara Springera o pierwszej wyprawie odbytej w 1505-506 przez niemieckich kupców pochodzących z Augsburga, którzy wyruszyli przez Afrykę, Arabię do Indii Wschodnich. Drzeworyt składa się z kompozycji przedstawiającej ludy krain spotykanych przez kupców po drodze, a kończy się przedstawieniem króla Cochinu, to też jest w Indiach, niesionego w procesji. Królestwo Cochin było ważnym centrum handlu przyprawami, a od 1503 roku było zarządzane przez Portugalczyków. Burgmair wykazał się dużą wyobraźnią w przedstawianiu ludów Afryki i Azji. Przedstawienia niektórych z nich łączą w sobie cechy Indian amerykańskich i orientalne. Dzieje się tak zapewne dlatego, że do 1522 roku, gdy Ferdynand Magellan opłynął glob, powszechne było przekonanie, że Indie Wschodnie, czyli obecne Indie, te, które nazywamy Indiami, i Indie Zachodnie, czyli Ameryki, formują jeden kontynent w obrębie Azji. Stąd zapewne artysta odczuwał potrzebę, czy też chciał wykazać podobieństwa, czy też analogie w wyglądzie mieszkańców Indii Wschodnich i Zachodnich. 22 kwietnia 1500 roku z kolei portugalski żeglarz Pedro Alvarez Cabral przybił do brzegów Brazylii. Szukał drogi morskiej do Indii, wzdłuż Afryki, ale silne wiatry zniosły jego wyprawę przez Atlantyk na nowy ląd.
Tam nastąpiło pierwsze spotkanie z mieszkańcami Nowego Świata, Indianami Tupinamba. Członek wyprawy Cabrala opisał ich w liście do króla Manuela I, do portugalskiego króla Manuela I, jako noszących ozdoby z piór i żyjących w pierwotnej, adamowej niewinności, gdyż chodzą nago, niczym nie okrywając swoich intymnych miejsc. Szybko Indianie ci stali się uosobieniem innego, ale żyjącego w stanie pierwotnego szczęścia, nieznającego grzechu, w stanie niewinności. Obraz ten jednak wraz z częstymi kontaktami ulegał zmianie wobec braku zrozumienia, wobec zwyczajów Indian, ich postrzegane przez Europejczyków braku cywilizowania, czy też obecność elementów kanibalizmu w obyczajach, i przez to stali się oni z czasem uosobieniem dzikiego, niecywilizowanego człowieka, którego należy otoczyć opieką i włączyć do grona Kościoła chrześcijańskiego. Tutaj przedstawiam Państwu obraz, który jest niezwykły ze względu na to, że powstał w rok lub dwa lata właśnie po po przybyciu przez Cabrala do Brazylii. I obraz ten pochodzi z rodzinnego miasta żeglarza, gdzie pochowani byli jego członkowie jego rodziny. I przedstawia on, jest to pierwsze przedstawienie w kulturze europejskiej Indianina Tupinamba, który pojawia się w tym pokłonie trzech króli w nietypowym ujęciu. Jest jednym z mędrców ze wschodu Indii, wtedy jeszcze wyobrażanych jako połączone właśnie z tym nowo odkrytym lądem. Artysta Vasco Fernandes niewątpliwie inspirował się opisem przesłanym do króla Manuela, ponieważ jego Indianin jest ubrany w koronę właśnie z piór, ale artysta nie zdecydował się na okazanie Indianina zgodnie w pełni z tym opisem, czyli w tym stanie niewinności i nagości. Ubrał go na modłę europejską, ale zostawił części jego ciała odkryte inaczej niż jest to w przypadku pozostałych postaci. I dodatkowo jeszcze jego ubranie przyozdobił piórami. Pióra stają się tym elementem rozpoznawczym, atrybutem Indian. Ale rysy postaci, już nieznany przecież był mu wygląd prawdziwego Indianina, w związku z czym wzorował je na innym, obcym, ale już bardziej oswojonym w Europie, już na pewno w Portugalii, czyli na czarnoskórym, łącząc jednocześnie same rysy postaci z takim europejskim wyglądem. Są one ostrzejsze, natomiast kolor skóry jest smagły. Podobnie na wyobraźnię innych artystów oddziaływały opisy Indian Tupinamba. Dürer wykonał rysunek na marginesie modlitewnika cesarza Maksymiliana. Tutaj prezentuję Państwu całą kartę i właśnie powiększenie tego rysunku Dürera. Dürer również nie znał wyglądu prawdziwego Indianina, natomiast wykorzystał rekwizyty, które niewątpliwie były przywożone przez podróżników. I tutaj widzimy nakrycie głowy, właśnie taka czapa, korona z piór. To jest ten opis z listu oddziaływał na wyobraźnię artystów, jak może wyglądać korona z piór. Z czasem były one również przywożone i wtedy były odtwarzane, czy też uważana za brazylijską taka spódniczka z piór, czy tarcza. Mogły one znajdować się w kolekcji cesarza, natomiast same rysy pozostają jeszcze taką fantazją pomiędzy właśnie negroidalnymi rysami a czymś innym, stworzenie jakby nowego wyobrażenia, nowego ludu. Ale nie wszyscy artyści wykazywali takie etnograficzne zacięcie, czy też
wyobraźnię. Na tych dwóch reliefach, które tutaj Państwu prezentuję, które dekorowały kiedyś L'Hôtel du Brésil, czyli gospodę w Rouen, w której zatrzymywali się marynarze podróżujący z i do Brazylii, przedstawiono poszczególne etapy handlu egzotycznym gatunkiem drzewa, któremu Brazylia zawdzięcza zresztą swoją nazwę. Brazylka ciernista zawierała w swoim rdzeniu cenny czerwony barwnik, brazylinę, które były wykorzystywane w przemyśle tekstylnym. Reliefy pokazują, jak Indianie ścinają drzewa, czytamy je od strony tutaj prawej, jak Indianie ścinają drzewa, niosą je z lasu na nadbrzeże, gdzie następnie przekazują je europejskim żeglarzom, którzy załadowują je na statek. Postaci Indian ukazane są w typie pięknych, antycznych, muskularnych aktów. Niektóre postaci zakomponowane są w klasycznym kontrapoście. Mężczyźni, wbrew temu, że Indianie nie nosili zarostu, mają twarze pokryte gęstą brodą na wzór plemion germańskich opisanych przez Tacyta, czy scytów opisanych przez Herodota. Dzikość została przetłumaczona tu na klasyczną formułę, gdzie barbarzyńca dosłownie znaczy brodaty. Zastosowanie znanej, oswojonej tradycją literacką formuły ukazywania obcego pozwoliło wyrazić, co poniekąd ambiwalentny stosunek Europejczyków wobec mieszkańców tego świata, oscylujący pomiędzy ostrożnym szacunkiem a lękiem. Jan Mostart użył podobnej konwencji przedstawiania mieszkańców tego świata, użył w tym obrazie z Rijksmuseum. Przedstawił mieszkańców Ameryki jako nagich i brodatych mężczyzn, którzy fizjonomią przypominają Europejczyków. Mostart był nadwornym portrecistą Małgorzaty Austriackiej, która była córką Maksymiliana I i ciotką cesarza Karola V. Obecnie trwają spory co do tego, co właściwie jest przedstawiane na tym obrazie. Rijksmuseum podaje jako tytuł w taki bezpieczny sposób, że jest to pejzaż ze sceną podboju Ameryki. Natomiast niektórzy widzą w tym ilustrację z epizodu z wyprawy hiszpańskiego konkwistadora Francisco Vázquez de Coronado, który wyruszył na poszukiwanie 7 złotych miast Ciboli, które miały znajdować się na terenie Nowego Meksyku i Arizony. I miały być one bogate w złoto i drogocenne kamienie. Scena, która rozgrywa się przed nami, przedstawia moment wejścia wojsk hiszpańskich do Puebla, do wioski, którego bronią uzbrojeni w łuki i dzidy nadzy mężczyźni. Niestety ich wysiłki okażą się bezowocne wobec mocy armat i muszkietów, które, tutaj widać armaty, które niosą ze sobą wojska hiszpańskie. To pierwszy obraz przedstawiający podboje hiszpańskich wojsk, podporządkowujących sobie ludy zamieszkujące Amerykę. Cesarz Karol V władał imperium, nad którym słońce nie zachodziło. Jego dominium obejmowało znaczną część Europy z Niderlandami i Hiszpanią, częścią Ameryki Środkowej i Karaibami. Coronado, tak jak i pozostali konkwistadorzy hiszpańscy, był jego podwładnym. Tak jak i był nim Hernán Cortés, następny konkwistador, który w latach 20. XVI wieku podbił Imperium Azteków, czyli dzisiejszy Meksyk. Zachował się drzeworyt, który tutaj właśnie Państwu prezentuję. Ten drzeworyt był wykonany około 1524 roku, prezentujący miasto Tenochtitlan, stolicę państwa Azteków, dzisiejsze miasto Meksyk, które w czasach przybycia Corteza liczyło sobie około ćwierć miliona mieszkańców.
i zachwycało poziomem urbanistyki i bogactwa, nie mających sobie równych w żadnym europejskim mieście. Było ono założone na wyspie, powiększonej sztucznie za pomocą pali wbijanych w bagniste podłoże, niczym Amsterdam, i tak jak on, było poprzecinane siecią kanałów. Widzimy je na mapie, którą konkwistador wysłał do cesarza. W rogu znajduje się herb Habsburgów, pokazujący, że jest to teraz miasto należące do Karola V. Co ciekawe, właśnie stamtąd też pochodzi jedyny dokument, który jest świadectwem samych podbitych, samych plemion tamtych natywnych, opisujące ich historię, ich zwyczaje i też dzieje relacji z przybyszami, z Hiszpanami. Został on spisany, nazywa się on Historia Tlaskala. Jest on ilustrowanym kodeksem. Tutaj prezentuję właśnie faksymile jednego z nich, jednej z kart z tego kodeksu. I został on spisany między innymi przez Diego Munoza Camargo, który był synem, mieszańcem jednego z hiszpańskich konkwistadorów i Indianki, który był tłumaczem i brał udział właśnie przy spisywaniu tego kodeksu, który następnie został wysłany do kolejnego króla hiszpańskiego, Filipa II. I na tej ilustracji widzimy Corteza, który jest tutaj w towarzystwie Malinci, tłumaczki, która była rodzimą mieszkanką Tenochtitlan, która najpierw wykorzystała to, że swoją znajomość dialektu, którego z kolei nie znali tłumacze hiszpańscy, nawiązała współpracę z konkwistadorami, następnie nauczyła się języka hiszpańskiego i towarzyszyła Cortezowi w jego rozmowach z poszczególnymi reprezentantami Azteków i tak jak tutaj, również z Montezumą, czyli władcą tamtejszym. Kodeks ten jest uważany za relację przekazaną z perspektywy w pewnym sensie podbitego narodu. Ten pewien sens chodzi mi o tej perspektywy, z jakiej to jest pokazane, ale również stanowi on opowieść tego ludu o nich samych, przekazaną w dobrej wierze władcy, któremu czuli się podległymi, czyli Filipowi II. Do Europy były przewożone różne przedmioty. Dziś nazwalibyśmy je etnograficznymi, tak jak w przypadku tej azteckiej tarczy. Burgmajer, o którym już wspominaliśmy, stworzył wizerunki dwóch mężczyzn o bliżej niesprecyzowanej etnicznej przynależności. Natomiast ich ubiór i ich fizjonomia są połączeniem wielu znanych elementów. Na pierwszym rysunku widzimy czarnoskórego mężczyznę ubranego w brazylijską, czyli należącą do Indian Tupinamba spódnicę z koroną z piór, ale trzymającego aztecką, czyli pochodzącą z dzisiejszego Meksyku, tarczę. Podobną do tej właśnie, którą tutaj prezentuję Państwu na zdjęciu i która obecnie znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Wiedniu. Być może należała ona do grupy przedmiotów przesłanych przez Corteza w 1519 roku z Meksyku. Na drugim rysunku również widzimy skompilowaną z różnych przedmiotów kompilację takiego przedstawiciela obcego ludu, nazwalibyśmy go chyba najtrafniej, który z kolei ma na głowie koronę z piór, również taką pierzastą spódnicę. Natomiast na tym narzędziu, które wygląda jak toporek, ma zatwierdzoną, skurczoną, taką pomniejszoną głowę.
I było to z kolei charakterystyczne dla Indian z Ekwadoru. Ale tak jak i w przypadku poprzednim, czy jak w przypadku postaci, którą stworzył Dürer, rysy tej postaci wciąż mają bardziej aspekt taki negroidalny, bardziej przypominają czarnoskórego. Europejczycy chętnie podkreślali swoją wyższość nad mieszkańcami pozostałych kontynentów. W XVI wieku były to cztery kontynenty: Europa, Azja, Ameryka traktowana jako całość oraz Afryka. Często właśnie przedstawienia personifikacji czterech kontynentów podkreślały stopień cywilizacji mieszkańców ich, tych poszczególnych kontynentów. Europa, tak jak tutaj widzimy na tym przedstawieniu, była pokazywana jako monarchini, władająca nad pozostałymi trzema, bogato ubrana jako chrześcijańska monarchini, zasiada na globie ziemskim, który symbolizuje jej władzę nad całym światem. Azja, kulturowo i cywilizacyjnie stojąca równie wysoko, ale traktowana jako ten kraj, z którym prowadzony jest handel. Tutaj ona ma tą kadzielnicę, tak, w ręku, która symbolizuje handel wolnościami, jaki odbywał się ze wschodem. I zasiada ona już na wielbłądzie, nie zasiada na tronie, nie zasiada na globie. Niżej w hierarchii tej cywilizacyjnej stały pozostałe dwa kontynenty. Afryka, którą symbolizuje ta półnaga kobieta pokazana na krokodylu, która znajduje się już całkowicie poza cywilizacją. Wokół niej gromadzą się dzikie zwierzęta, a nawet smok. Stan jej jest określony wręcz jako pierwotny i tylko obelisk i akwedut przypominają o minionych cywilizacjach, które znajdowały się na terenie Afryki. Natomiast Ameryka, przedstawiona również jako półnaga kobieta, uzbrojona w pióropuszu, siedzi na pancerniku. Jest to zwierzę, które szybko stało się też w pewnym sensie symbolem Ameryki, odkryte właśnie podczas tych wypraw. W tle widzimy inne zwierzęta, takie jak lamy, takie dosyć stylizowane, czy papugę. Natomiast znowu, jeżeli chodzi o stopień cywilizacji, to tutaj już mieszkańcy Ameryki są pokazani jako mieszkający w szałasach i znowu zajęci kanibalizmem. Ameryka staje się w kulturze wizualnej symbolem miejsca, którego nie objęła cywilizacja. Opowieści konkwistadorów o wysokim stopniu cywilizacyjnym Azteków nie przyjmują się w nowożytnej sztuce. Wyobraźnie zdobywców rozpalają opowieści o złotych miastach, ale artyści, tworząc swoje kompozycje, stawiają Amerykę jako przykład świata, gdzie panują zasady odwrotne niż w Europie. Jak Pliniusz malowniczo wytwarzał fantastyczne plemiona zamieszkujące odległe krainy Azji, tak kolejni artyści nowożytni sięgali po mit o Ameryce i Indianach jako leniwych, nieuczonych, bez osiągnięć kulturowych i cywilizacyjnych, którzy do tego są kanibalami. Tak jak na tej rycinie wykonanej według wzoru Stradanusa, według projektu Stradanusa, gdzie widzimy Amerigo Vespucci, który przybył na nowy ląd dzięki nauce i wiedzy symbolizowanych przez to astrolabium, które trzyma w ręku, a jednocześnie łasce wiary, który symbolizuje tutaj ten krzyż, który trzyma w drugiej ręce. A jego przybycie obudziło Amerykę bezczynnie wylegującą się na hamaku. Hamak, kolejny element, który Indianie wprowadzili do kultury, do przestrzeni europejskiej. Na głowie personifikacja Ameryki ma, jak to już się przyjęło, koronę z piór.
na biodrach jedynie opaskę. W tle za nią tubylcy pieką znowu narożnie rozczłonkowane ludzkie ciało. Przekazy o kanibalizmie, zwłaszcza wśród plemion w Brazylii, umocniły wspomnienia niemieckiego żołnierza Hansa Stadena, który w połowie XVI wieku opublikował swoje właśnie wspomnienia z niewoli w wiosce Tupi. Indianie mieliby go pochwycić i zaprowadzić do wioski w celu właśnie rozczłonkowania i spożycia, ale on dzięki swojej wiedzy i zaprzyjaźnieniu się z wodzem w wiosce, którego wyleczył z jakiejś choroby, został wypuszczony. Jednak nie ma dowodów poza przekazami europejskich zdobywców, że skala kanibalizmu w Ameryce była rzeczywiście tak duża, jak chcą to widzieć przedstawienia Ameryki czy Brazylii właśnie w XVI i XVII wieku. Natomiast niewątpliwie przyjęło się to. Wykorzystał to również, czy też odwołał się do tego, artysta XVII-wieczny już, Albert Eckhout, malarz, który był w Brazylii. Jest to pierwszy artysta, który przedstawia mieszkańców Brazylii, czy w ogóle Indian, mieszkańców Ameryki na podstawie bezpośredniego kontaktu. Do tej pory głównie mieliśmy do czynienia z artystami, którzy tworzyli na podstawie zasłyszanych opowieści, przekazów ustnych. Natomiast Albert Eckhout tutaj na tym obrazie przedstawił kobietę z plemienia Tapuja, niosącą kawałki ludzkiego ciała. I on również nie uległ sile tej opowieści o silnym zakorzenieniu kanibalizmu wśród Indian. Ale o tym za chwilkę. Eckhout był członkiem wyprawy badawczej zorganizowanej przez Johanna Moritza van Nassau-Siegen. Tutaj prezentuję go Państwu na portrecie, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego i pokazujemy go na naszej teraz stałej galerii. Johann Moritz był w latach 1637-1644 gubernatorem holenderskiej kolonii w Brazylii. Zabrał on ze sobą malarzy właśnie Alberta Eckhouta i Fransa Posta, a także naturalistę Georga Margrafa czy lekarza Willema Piso, którzy mieli zbadać wszystko, co spotkali w tej nowej ziemi, w Brazylii. Mieli zbadać nieboskłon południowej półkuli, zapisywać ilość dni deszczowych, stworzyć dokładną mapę kraju i łącznie z jego linią brzegową. Powstawały również widoki topograficzne, a także opisy fauny i flory. Było to pierwsze tak rozległe, naukowe podejście do opisania nowego świata. Johann Moritz był wyjątkową postacią. Sam niewątpliwie od zacięciu naukowca. Wyprawę tą badawczą zorganizował na swój własny koszt i był sprawnym dowódcą, również zarówno wojskowym, jak i zarządzającym nową kolonią. A jednocześnie tutaj warto też powiedzieć, że był też dobrym reżyserem własnego losu. Jako kuzyn namiestników orańskich w Zjednoczonych Prowincjach pochodził z rodziny arystokratycznej, ale jako jeden z 24 rodzeństwa musiał sam zatroszczyć o swój los. Johann Moritz nie tylko zasponsorował tę wyprawę badawczą, ale również na miejscu w Brazylii założył m.in. ogród botaniczny, w którym gromadził nowe gatunki, które zostały przez niego czy przez jego badaczy rozpoznane na terenie Brazylii, ale również sprowadzał sadzonki z Europy, tak żeby stworzyć takie pars pro toto natury, flory całego świata.
Jednym z efektów pracy zatrudnionych przez niego badaczy jest właśnie ta historia naturalna Brazylii, wydana w 1648 roku, spisana przez Wilhelma Piso i Georga Margrafa, która na długo pozostała podstawowym źródłem informacji o Brazylii, a także źródłem map brazylijskich. I zostały w niej wykorzystane rysunki z całą pewnością artystów, którzy pojechali z Johannem Maurycym, czyli Alberta Eckhouta i Franza Posta. Tak wyglądają karty tej historii naturalnej, przedstawiające właśnie faunę i florę Brazylii, ale także i ludów zamieszkujących Brazylię. I te niewątpliwie są wzorowane na obrazach, które stworzył Eckhout. Eckhout namalował te 8 obrazów, czyli 4 pary ludów zamieszkujących Brazylię. I obecnie znajdują się one w Muzeum Narodowym w Kopenhadze, ponieważ Johann Moritz, tak jak wspomniałam, miał też talent do kierowania własnym losem i w takim geście przyjacielskim, ale jednocześnie nastawionym na jakąś dalszą współpracę, wysłał właśnie te obrazy, łącznie jeszcze z kilkoma innymi, do króla duńskiego Fryderyka III jako dowód swojej przyjaźni. Obrazy, moglibyśmy je nazwać, może nawet i portrety namalowane przez Eckhouta, mają już nowe podejście do przedstawiania ludzi zamieszkujących Brazylię. Czytelne jest tutaj naukowe zacięcie, wynikające niewątpliwie z bezpośredniego kontaktu z przedstawianymi postaciami. Wciąż jest obecna stereotypizacja, wykorzystanie tych uznanych, powszechnych tropów. Ale rysy postaci mają charakter już bardziej portretowy, a na pewno etnograficzny. Pary są ułożone w pewnym sensie według stopnia rozwoju cywilizacyjnego, tak jak były postrzegane przez współczesnych. Wprowadzona jest hierarchia zgodnie z tym, jak ich zwyczaje są zbliżone do europejskich i jak korzystają one ze zdobyczy cywilizacji europejskiej. I tak najniżej, byśmy powiedzieli, znajdowali się, czyli w tym stanie takiej dzikości, pierwotności, znajdowali się właśnie Indianie z plemienia Tapuja, którzy tutaj, tak jak ta kobieta, są przedstawieni właśnie nago, z tymi kawałkami ludzkiego ciała. I tak samo towarzyszący jej mężczyzna pokazany jest również w tym też dzikim pejzażu, ponieważ pejzaż tutaj odgrywa rolę takiego drugoplanową, ale również ważną. I tutaj właśnie mamy ich obydwoje w takim dzikim pejzażu. On również jest nagi z prymitywnymi narzędziami wojny, z prymitywną bronią. Wyżej od nich są ustawieni niejako Indianie z plemienia Tupi. Tak jak poprzedni Indianie, nie nadawali się z perspektywy Europejczyków, czyli i Portugalczyków, i później Holendrów do współpracy, nie chcieli zostać skolonizowanymi, nie współpracowali z Europejczykami. Tak Indianie z plemienia Tupi współpracowali. I tutaj tak jest też przedstawiona ta kobieta. Już nie jest całkowicie naga, ubrana jest tkaninę osłaniającą jej dolną część jej ciała. Tkanina prawdopodobnie wykonana z bawełny. Bawełna jeszcze wówczas nie była hodowana w Ameryce, w Brazylii, w związku z czym jest to element przywieziony przez Europejczyków. Tutaj jest wskazanie, też w tle widzimy plantacje. Jest tutaj wskazanie na tą współpracę pomiędzy Indianami, którzy pracowali w ramach plantacji, a tutaj widzimy towarzyszącego jej mężczyznę, który również jest, powiedziałabym, strategicznie ubrany. I w tle widzimy pejzaż, który już staje się bardziej oswojony. Tutaj widzimy postaci, które piorą z kolei swoje ubrania w rzece.
I również capoeira znalazła się na kartach historii naturalnej Brazylii. Najwyżej, moglibyśmy powiedzieć, w tej hierarchii mieszkańców Brazylii znajdują się mieszańcy, to znaczy znajdują się ci ludzie, którzy zostali urodzeni w wyniku wymieszania się krwi europejskiej z krwią indiańską, tak jak w przypadku tej Mameluki. Mameluka to jest z portugalskiego określenie właśnie tak jak jest metys i mężczyzna określany jako mulat, czyli mielibyśmy tutaj do czynienia z kolei z wymieszaniem się krwi europejskiej i krwi afrykańskiej. I tak jak Państwo możecie zauważyć, kobieta jest ubrana w suknię dużo swobodniejszą niż nosiłaby to kobieta europejska, ale już w pełni uszytą i w pełni ją osłaniającą. Natomiast mężczyzna nie tylko ubrany jest właśnie również w uszyty strój, ale również posiada broń, która niewątpliwie jest bronią europejską, jest bronią przywiezioną przez Europejczyków, a w tle widzimy statki, które są dalszym ciągiem tej opowieści o relacjach brazylijsko-europejskich. Natomiast czwartą parą jest para czarnoskórych postaci, postaci mężczyzny i kobiety. Tutaj są różne interpretacje, jak należałoby ich odczytywać. Niewątpliwie Brazylia była miejscem, gdzie byli przywożeni niewolnicy z Afryki. Pierwszym impulsem oczywiście to był impuls, kiedy Brazylia była kolonią, przez długi czas cały czas była kolonią portugalską. Portugalia jako mały kraj nie była w stanie zapewnić tak dużej ilości siły roboczej, jaka była potrzebna do uprawy trzciny cukrowej, która była, nazwijmy to, złotem Brazylii. W związku z czym wykorzystany został znany odwiecznie proceder kupowania ludzi, niewolenia ich i wykorzystywania jako taniej, a wręcz bezpłatnej w pewnym sensie siły roboczej. I właśnie te dwa przedstawienia, kobiety i mężczyzny czarnoskórych tutaj, miałyby być świadectwem takiego paktu, nazwijmy to, dowodem przymierza handlowego pomiędzy Afryką Zachodnią, a tutaj w tym wypadku Holendrami. Niestety Holendrzy i Johan Moritz mieli olbrzymi udział w wytworzeniu takiego uczęszczanego szlaku przez ocean, szlaku handlu niewolnikami i Johan Moritz na wiele lat do XIX wieku zapewnił Holandii pierwszeństwo, wręcz monopol na handel ludźmi. Tutaj widzimy mężczyznę, który jest umieszczony w scenerii, którą można byłoby odczytać jako scenerię afrykańską. Obok niego stoi palma daktylowa, u jego stóp kość słonia, kość słoniowa. Za pasem ma miecz Akan, tutaj ten pięknie ozdobiony, które wszystkie wskazują na umiejscowienie tej scenerii w Afryce Zachodniej, na tak zwanym Złotym Wybrzeżu, skąd właśnie odbywał się handel niewolnikami. Tak jak wspomniałam, Johan Moritz zdobył Elminę, twierdzę w Afryce Zachodniej, skąd płynęły statki z niewolnikami. I dopływały one między innymi do Brazylii. I tutaj ta kobieta stojąca na wybrzeżu miałaby stać już na wybrzeżu brazylijskim, o czym miałaby świadczyć tutaj ta palma woskowa, drzewo charakterystyczne dla Ameryki Południowej. W tle również widzimy statki i takie ruchliwe wybrzeże. I miałaby być ona właśnie przywiezioną przez Holendrów. Jest ona ubrana w taką mieszaninę elementów afrykańskich, ale przynależnych też
wyższym, osobie o wyższym stopniu w społeczeństwie, ale również ma ona perłowe kolczyki, czy w ogóle biżuterię i za pasem ma fajkę, które wszystkie są wytworem europejskim. I można byłoby ją wręcz uznać za taką boginię płodności i dobrobytu. Ma naczynie wypełnione właśnie owocami, co chciałoby się też tak zinterpretować jako właśnie ona, jako reprezentantka tego ludu, ludzi, którzy przyniosą bogactwo swoim właścicielom. Tutaj w bardzo zaawaluowany sposób. Warto wspomnieć tutaj przy tej okazji, że czarnoskórzy nie byli w Europie jedynie niewolnikami i jednocześnie egzystowali już od dłuższego czasu. Tutaj chciałam pokazać obraz Vittore Carpaccio z Cudem Krzyża Świętego na moście Rialto, pokazujący Wenecję. Czarnoskórzy byli w Wenecji kondotierami. Byli również służącymi i zamieszkiwali miasta europejskie, o czym chociażby informuje nas ten rysunek Albrechta Dürera, wykonany w 1508 roku, tego czarnoskórego mężczyzny, albo tej czarnoskórej kobiety, którą Dürer spotkał w Antwerpii podczas swojego pobytu tam w 1521 roku i która jest przez niego opisana jako Katarina lat 20 i w jego opisie jest to maurytańska, nie wiemy czy służąca, czy niewolnica, ale mieszkająca właśnie w Antwerpii. Ale czarnoskórzy byli również, zajmowali również wysokie stanowiska, tak jak ten mężczyzna, który jest uważany za, znaczy mógł być on łucznikiem Karola V, jego ochroniarzem, jakbyśmy dzisiaj to nazwali, znanym z opisów Christophe Lemore, który jest bogato ubrany jako członek dworu, a na jego czapce tutaj widzimy symbol, odznakę pątnika, odznakę pielgrzymią. W tym wypadku jest to odznaka do Ale w Brabancji, popularnego miejsca pielgrzymkowego właśnie dla mieszkańców Brukseli. A także czarnoskórzy byli, w ogóle musimy pamiętać o tym, że Afryka to były królestwa, w związku z czym tak jak tutaj mamy emisariusza Królestwa Kongo, chrześcijańskiego królestwa, które miało silne kontakty z Portugalczykami, w związku z czym wysyłało również swoich emisariuszy do Brazylii. I tutaj mamy przedstawienia takiego emisariusza na obrazie, który jest przypisywany Albertowi Eckhoutowi, ale nie jest pewne jego autorstwo. I on również, ten obraz tego emisariusza i jego służących, tutaj Pedro Sundy i Diego Bembe, te trzy obrazy również wchodziły w dar Johanna Moritza dla Fryderyka III, króla duńskiego. I przedstawiają one z kolei mieszkańców Brazylii również, chwilowych, bo chwilowych, ale którzy są na równi z Europejczykami, prowadzą z nimi umowy, współpracę polityczną, no i niewątpliwie też i handlową. Johann Maurycy zabrał ze sobą również drugiego artystę, Franza Posta, który z kolei zajęty był, jego zadaniem było tworzenie topograficznych widoków w Brazylii. I tak powstały przedstawienia poszczególnych dzielnic brazylijskich, Pernambuco, wyspy Itamaraca czy Rio Grande. I są to pierwsze zgodne z topografią widoki Brazylii, a także sceny z życia kolonii. Tak jak tutaj widzimy taką scenę spotkania na drodze mężczyzn pracujących niewątpliwie w znajdującej się w tle plantacji trzciny cukrowej
I wszystkie te przedstawienia, które stworzył Post, z jednej strony pokazują współegzystencję ze sobą przedstawicieli różnych kultur, różnych ludów, które spotkały się w Brazylii, ale tak jak u Eckharta nie było śladu jakiejś refleksji też na temat tej egzystencji, tak i u Posta mamy dosyć taką sielską opowieść o tym, jak to życie tam wygląda, bez ukazania prawdziwego oblicza pracy, zwłaszcza niewolników, a plantacje trzciny cukrowej, wyrabianie cukru z tej trzciny cukrowej było olbrzymim wysiłkiem, wiązało się z olbrzymimi trudami. Także na tym obrazie, który tutaj jest zatytułowany Fort Frederick Henrik, natomiast miasto tak naprawdę znajduje się w tle, na pierwszym planie mamy spotkanie przedstawicieli właśnie tych różnych reprezentantów ludów Brazylii, czy też mieszkańców różnych też w strukturze społecznej różnie umiejscowionych. Mamy metyskę, która idzie prawdopodobnie na targ ze swoim niewolnikiem czarnoskórym, idą w stronę miasta, natomiast ukazana jest w trakcie rozmowy z napotkanym po drodze, wydaje się, że Europejczykiem. Czy również Post opisywał takie elementy, które dla niego były ciekawe, właśnie nie tylko pejzaż, tutaj widzimy wyspę Itamaraca, ale również, tak jak tutaj, ponieważ ten obraz miał również swój opis, tak jeżdżą Portugalczycy, czyli przedstawienie tego jeźdźca. Chodziło o to, że ma zgięte nogi. Jest przedstawiony z jednej strony pejzaż, a z drugiej strony taki element również opisujący tą nową rzeczywistość. To, co ciekawe, to też to, że Europejczycy sprowadzili do Ameryki konie, które nie były tam znane, więc to też jest taki element przywieziony przez Europejczyków. A tutaj na z kolei obrazie, który znajduje się w naszych zbiorach, też przedstawiamy go na galerii, jest pokazany sposób, w jaki podróżowały Portugalki. Ponieważ tutaj w tej lektyce nakrytej jakąś tkaniną, prawdopodobnie podróżuje Portugalka. Taki był zwyczaj, taka obyczajowość, że kobiety portugalskie, kiedy przemieszczały się między swoim domem, a domem zaprzyjaźnionym, czy też wyruszały po prostu w przestrzeń taką publiczną, nie mogły pokazywać swojej twarzy. Natomiast tutaj towarzyszy jej konny. Franz Post w swoich pejzażach równie uważnie przyglądał się również faunie brazylijskiej. Tutaj widzimy pejzaż z kapibarą, zwierzęciem, które było nowe dla Europejczyków i równie warte uwiecznienia. A ostatnio nawet w archiwach w Harlemie znaleziony został szkicownik Posta, który pokazuje, prezentuje też jego sposób pracy i są tam szkice różnych zwierząt. I tutaj pokazuję Państwu obraz z Rijksmuseum, w którym tutaj na pierwszym planie są pokazane różne zwierzęta i które właśnie w owym zbiorze rysunków, które zostały niedawno odnalezione, znajdują swoje odzwierciedlenie. W związku z czym tutaj widzimy, jak Post uwiecznił nowe dla niego zwierzęta, jak mrówkojada, czy czepiaka. Tutaj to, co jest ciekawe, to zwierzę, które tutaj narysował, jest to zwierzę, które jest chore, najprawdopodobniej, które może już nawet jest nieżywe. Natomiast ażeby naturalnie wyglądał on na obrazie, to tutaj włożył mu jeszcze banana, żeby było jakieś wytłumaczenie dla takiego zakomponowania postaci. Czy leniwiec, czy z kolei pancernik. Ale Johann Maurycy nie tylko był związany z Brazylią, jego zainteresowania sięgały w różnych kierunkach, interesował się również egzotycznymi zwierzętami, co było wspólne u
ówczesnej kulturze ciekawości Europejczyków i dostał on od swojego kuzyna Fryderyka Henryka, namiestnika niderlandzkiego, słonicę z Ceylonu, dzisiejszej Sri Lanki. Natomiast dostał ją w prezencie. Natomiast kiedy musiał wyruszyć do Brazylii w 1636 roku, sprzedał ją za 8000 guldenów nieznanemu z imienia człowiekowi. Natomiast imię słonicy zachowało się w naszych czasów, nazywała się Hansken. W 1637 rokiem, przed tym jak wyruszyła w podróż przez Niemcy i Danię, Rembrandt naszkicował ją jeszcze w Amsterdamie, jeszcze przed załadunkiem na statek. I tutaj widzicie Państwo właśnie jeden z takich rysunków, które Rembrandt wykonał. Tutaj jeszcze Hansken. Hansken podróżowała po całej Europie, wracała też do Amsterdamu, skąd wyruszała w dalsze krainy. I Rembrandt te rysunki wykorzystał również w swojej akwaforce w Adamie i Ewie, gdzie Hansken została umieszczona w tle za pierwszymi rodzicami jako jedno ze zwierząt rajskich. Natomiast życie Hansken było wypełnione pokazami niemal jak cyrkowymi. Nowy właściciel nauczył ją rozmaitych sztuczek. Tutaj jest taka rycina, która być może jest to rycina reklamująca występy Hansken. Nauczył ją różnych sztuczek. Maszerowania z flagą w trąbie, podnoszenia pieniędzy, grania na bębnie, czyszczenia się miotłą, strzelania z muszkietu czy posługiwania się rapierem. I Hansken występowała w wielu krajach Europy, we Francji, Niemczech, w Szwajcarii. Była również w Trzebiatowie, gdzie na ścianie kamienicy przy rynku zachowało się sgrafito, niedawno odsłonięte, przedstawiające ją i opiekuna, kiedy była w tym mieście w 1639 roku. Co ciekawe, była też atrakcją obrad w Münsterze, kiedy w 1648 roku podpisywano tam traktat kończący wojnę 30-letnią. Hansken zmarła we Florencji w 1655 roku. Nie wiadomo, czy nie przyczyniła się do tego jej dosyć niezdrowa dieta, bo słonica lubiła piwo i mocniejsze trunki również. I tutaj widzimy ją na rycinie Stefano della Belli i przepraszam za jakość, ale tylko taki rysunek znalazłam. I rysunek jej ciała, już martwego ciała, naszkicowany właśnie przez Stefano della Belle. Zainteresowanie egzotycznymi zwierzętami przekładało się też na tworzenie zwierzyńców, takich jak stworzony przez Rudolfa II w Pradze. I dzięki tym zgromadzeniom zwierząt przeróżnych artyści mogli z natury szkicować egzotyczne okazy, no jak i te rodziny europejskie. I tutaj na obrazie Rolanda Saveraya, który był artystą nadwornym Rudolfa II, ale ten jego obraz pochodzi, to jest obraz, który też prezentujemy na galerii, ten obraz jego pochodzi już z okresu utrechckiego. Pośród różnych zwierząt, które Noe zabrał do Arki, Saveraj umieścił też ptaka dodo tutaj. Jest on mało widoczny, ale chowa się za tą wielką krową. Ptak dodo był, tutaj też widzimy go na innym obrazie Saveraja. Był to ptak endemiczny, pochodzący z Mauritiusa i tylko tam występujący. Po raz pierwszy opisali go holenderscy żeglarze, przybyli w 1599 roku na Mauritius. Niestety, ponieważ nie miał on przez wiele, wiele wieków żadnych naturalnych wrogów na Mauritiusie, to był to ptak, który nie latał, nie uciekał, był dosyć tłusty.
słabo chodził, w związku z czym dla głodnych żeglarzy holenderskich był wymarzonym towarzyszem ich niedoli. No i niestety przez to też szybko został występiony, bo już w połowie XVII wieku sąd przekazał o tym, że został całkowicie wytępiony. Kilka jego okazów było przywiezionych do Europy, ale no, nie zdołano go rozmnożyć czy też zachować i też zachowało się kilka jedynie szkieletów i kilka rysunków, tak jak ten Cornelisa Saftlevena przedstawiających Dodo. Trudno określić, czy w tym studium głowy artysta szkicował z żywego właśnie okazu, który został przywieziony do Europy, czy może już z wypchanego eksponatu, który był mu dostępny. Od XVI wieku też datowane jest pojawienie się kunstkamery jako kolejnego aspektu takiej kultury ciekawości, jaka towarzyszyła Europejczykom. Kunstkamery czy też wunderkamery były to kolekcje osobliwości, wytworów natury lub wytworów ludzkich, porządkowane według rozmaitych kategorii. Tutaj taka imaginacyjna kunstkamera przedstawiona przez Jana Breuchla starszego jako alegoria zmysłu wzroku akurat w tym przypadku. W tych wunder albo kunstkamerach mogły znajdować się wytwory natury, dzieła sztuki, antyczności. Odpowiadały one na rosnącą właśnie kulturę ciekawości wśród osób o zamiłowaniach humanistycznych, naukowych, a także były wyrazem zachwytu nad wszechmocą Bożego tworzenia. Jednym z takich naturaliów, które budziły zachwyt, były muszle. I tutaj pokazuję Państwu Jana Howentzscha van den Aara, który był kupcem tekstylnym z Harlemu. I to też pokazuje, że tak jak na początku kunstkamery były głównie domeną władców, to oni gromadzili te zbiory osobliwości, takim dalej właśnie wiek XVII te zamiłowania kolekcjonerskie, zamiłowania zbieracze stawały się coraz powszechniejsze i w zasadzie takie kolekcje tworzył każdy, kto mógł sobie na to pozwolić. Z kolei Jan Howentzsch van den Aar kolekcjonował muszle, to jest pokazane właśnie ze swoimi okazami. My w zbiorach też mamy taki obraz, martwą naturę przedstawiającą kolekcję muszli. Nie wiemy czyją i czy jest to tylko i wyłącznie taka imaginacyjna martwa natura, czy rzeczywiście należała ona do jakiegoś kolekcjonera, który chciał uwiecznić te swoje okazy. Muszle miały różną symbolikę, chociażby z tego powodu, że wiele z nich pochodziło właśnie z dalekich, egzotycznych krain, to były też łączone właśnie z Indiami, czy z różnymi takimi właśnie egzotycznymi aspektami, między innymi oczywiście. Również Rembrandt, który był znany z kolekcjonowania różnych rzeczy, to znaczy i osobliwości, i rekwizytów, które wykorzystywał później w swoich obrazach. Tutaj widzimy rycinę, która przedstawiała małą muszelkę. Tak jest zatytułowana, tak funkcjonuje ta rycina. Być może również należała ona do zbiorów Rembrandta. A my z kolei muszle to również nautilusy, czyli muszle również ślimaków, takich wodnych stworzeń, które są z tych egzotycznych mórz. Były one umieszczane i na martwych naturach, ale również stanowiły jeden z elementów zbioru właśnie kunstkamer. Tutaj widzimy ją na martwej naturze, która znajduje się u nas również i również jest prezentowana na stałej galerii, jak również i ten puchar Nautilus również prezentowany, tak one wyglądały w rzeczywistości. Te prywatne pasje kolekcjonerskie przeradzały się również, czy
przeradzały się w naukowe podejście i potrzebę porządkowania wiedzy o świecie i jego poszczególnych aspektach. W 1590 roku w Leydzie założony został najstarszy istniejący obecnie ogród botaniczny w Niderlandach. Najpierw działał on jako hortus medicus, czyli ogród medyczny dla studentów medycyny, którzy mieli tu ćwiczyć swoje zdolności później jako lekarze czy farmaceuci w przygotowywaniu leczniczych mikstur. Natomiast dzięki dostawom z Indii Wschodnich, gdzie kompania zachodnioindyjska dostarczała różne, przepraszam, kompania wschodnioindyjska dostarczała różnych egzotycznych eksponatów. Przywożone były nie tylko zioła, ale i przyprawy i kwiaty ozdobne i dzięki temu ogród szybko się rozwijał. Pracował tu jeden z najbardziej znanych botaników początku XVII wieku, Clusius, który prowadził badania m.in. na sadzonkach tulipanów, krzyżując je ze sobą. Udało mu się wyhodować odmianę znoszącą zimniejszy klimat od tego, który panuje w ich rodzimej Turcji. Kwiaty te stały się symbolem bogactwa i luksusu pod koniec lat 30. XVII wieku. Natomiast tutaj chyba nie widzimy żadnego tulipana, natomiast to piękno i ulotność tego piękna kwiatów były często obrazowane w martwych naturach. Właśnie ten aspekt przemijania, wanitatywności był związany, czy też pokazywany przez takie zestawienia kwiatów, które szybko tracą swoją urodę i jedynie malarstwo jest w stanie zachować ją w czasie. Ta martwa natura wanitatywna jest autorstwa Abrahama Mignona, który był uczniem Jacoba Marella, zarazem oni wspólnie byli nauczycielami wyjątkowej artystki Marii Sybilli Merian. Pochodziła ona z artystycznej rodziny, jej ojciec był ze znanej rodziny drukarzy, natomiast zmarł bardzo wcześnie w jej życiu, a jej ojczymem był właśnie Jacob Marel, który nauczył Marię Sybillę malarstwa martwych natur. Natomiast Maria Sybilla miała zainteresowania o wiele szersze niż tylko artystyczne. Była jakby stricte zainteresowana entomologią. Od najmłodszych lat obserwowała gąsienice, które przeistaczały się w motyle i rejestrowała to właśnie swoimi rysunkami. I pierwszymi owadami, które obserwowała, były jedwabniki. I tak jak tutaj dla Państwa wypisałam, ona w wieku 38 lat zdecydowała się na odejście od męża, by wraz z córkami, matką i przyrodnim bratem dołączyć do sekty labadystów, sekty zamieszkującej zamek Walta we Fryzji. I tam oddawała się swojej pracy naukowej. Dodatkowo zetknęła się z kolekcją owadów, które były z Surinamu, które były zgromadzone przez właścicieli zamku. I to tak naprawdę wytyczyło najważniejszą ścieżkę jej życia. W 1691 roku przeniosła się do Amsterdamu, a następnie w wieku 52 lat wyruszyła z córką Doroteą Marią Henriettą do Surinamu. Samotnie we dwie te kobiety wyruszyły tam studiować tamtejsze owady. Opis samej Merian, dziełem życia Merian jest ta księga prezentująca przemiany, metamorfozy owadów z Surinamu. Tutaj prezentuję Państwu kartę otwierającą to zestawienie, gdzie w taki alegoryczny sposób przedstawiona jest artystka oglądająca różne okazy przyrodnicze prezentowane jej przez putta, które wybierają je z tej przestrzeni, w której się znajdują, a w tle znajduje się w takim szerokim otworze okiennym pejzaż tropikalny. Marian musiała wracać po 2 latach, głównie dlatego, że zachorowała na malarię i dłuższy pobyt w Surinamie byłby zagrożeniem dla jej życia. Natomiast w tym wstępie do tego zestawienia udziela
wielu praktycznych informacji, które wiązały się właśnie z etapami gromadzenia przez nią informacji i później opracowywania. Zawiera tam wiele osobistych refleksji, opisuje swój pobyt tam, pełen przygód i bardzo kosztowny, opisuje metody pracy, a także wspomina pomoc, jaką otrzymała od mieszkańców Surinamu. Każdy ze zilustrowanych owadów był oglądany przez nią z natury, często za pomocą mikroskopu i przedstawiony na kartach wielkości naturalnej w różnych etapach cyklu życiowego i z rośliną, na której żeruje. I tutaj prezentuję Państwu pierwszą ilustrację, która znajduje się w tym jej zestawieniu i opis samej Merian mówi o tym, że ananas jest najważniejszym owocem jadalnym w Amerykach. Dlatego umieściła go na początku tej rozprawy i dlatego też był przez nią studiowany w pierwszej kolejności. Pokazany jest w momencie kwitnienia. Małe kolorowe liście, które są tuż pod owocem, określiła ona jako wręcz satynowe. Najbardziej znanymi owadami Ameryki z kolei są karaluchy. Głównie ze względu na szkody, jakie wyrządzają roślinom, na których żerują. Mają szczególną słabość do ananasów, jak do wszystkiego, co jest słodkie. I dalej następował opis tego, jak rozmnażają się karaluchy i jak różnią się pomiędzy sobą w zależności od różnych typów. Merian studiowała owady w ich naturalnym środowisku, a nie w laboratorium. Nigdy nie poddawała jej wiwisekcji w odróżnieniu od jej kolegów po fachu. I tak jak wspominałam, przedstawiała je razem z roślinami, na których żerują. I tutaj jest przedstawiony cykl rozwojowy motyla, który rozwija się właśnie, który jest najpierw gąsienicą, później zawija się w kokon i później przemienia się właśnie w motyla takiego, jakim go znamy. Maria Sybilla Merian zamyka długi pochód artystów, którzy podejmowali się obrazowania nieznanego, egzotycznego świata. Jej ryciny dają jasny, zgodny z prawdą opis niezwykłości, jakie czekały na entomologa w Nowym Świecie. Wolna od uprzedzeń, kierowała się ciekawością, podglądała życie i tworzyła jego obiektywny zapis. Dziękuję.